Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roślinie, która nazywa się tasznik. Jest to dość popularny chwast w Polsce. Zwany jest też czasami też jako serduszko ze względu na swoje nasiona w kształcie serca. Można go jeść na surowo bądź gotowanego. Jadany jest praktycznie cały. Liście, młode liście oraz te nasiona są naprawdę smaczne. Smakuje coś pomiędzy kapustą. Zbieramy go do końca kwietnia. Później staje się piekący. Można go później używać na jesień, zbierając go na jesień, można go używać jako przyprawy. Korzeń tej rośliny może tak trochę czyszczę. Korzeń tej rośliny można stosować jak imbir. Jako imbir, jest pikantny, ostry w smaku. Napar z tasznika stosuje się przy nadmiernych krwawieniach miesiączkowych, krwawieniach z nosa oraz krwawieniach przewodu pokarmowego.